I witam tam gorąco. W kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 9 grudnia 2020 roku. Sprawdźmy, jak tutaj sobie radzi Bitcoin. Kolejna część porcji wiadomości: 18 488 dolarów, czyli. Mamy odbicie tej ostatecznej korekty, która zaczęła się chyba 24 godziny temu, także na razie nie jest źle z tą korektą. 18400 jeszcze raz 2,4% w dół w ostatnich 24 godzinach. Projekt, który sobie najlepiej poradziły Elron 11.1 Nexo, tyle samo. 11.1 Loopring, 5,3% projekt, który sobie gorzej poradziły Amplefor, minus 146, Golem, minus 83 i Ren. Minus 6,5%. Ostatnie informacje też z Ripple, czyli Ripple przelał ponad 266 milionów XRP, około 29 milionów dolarów do portfela McCaleb'a i natychmiast zaczął je wypłacać. W międzyczasie Ripple tworzy korytarz ODL dla Singapuru, a Maccaleb otrzymuje 379 miliona XRP w ciągu ostatnich 9 dni. Wiemy, że troszeczkę więcej wyprzedaje. Teraz pytanie, czy jest to cena, która może. Sprowadzić XRP niżej. Niektórzy uważają, że to jest za znikoma suma, żeby przynajmniej dzisiaj. Reagował na to rynek przy takich spadkach. Ripple również konfiguruje korytarz ODL. Pomiędzy Ripple i Nium. członek RippleNet nawiązały współpracę z firmą obsługującą płatności 2C2P, aby zbudować korytarz ODL z Tajlandii do Singapuru. Na pewno to jest pozytywna wiadomość dla samego Ripple. Nowy korytarz płatności 2C2P będzie działał na RippleNet, a Easy to Send działa już od 2019 roku, zapewniając obsługę przekazów pieniężnych płatności z Tajlandii do Kambodży i Mianmy. 19-letni ukraiński polityk zgłasza posiadanie kryptowalut Monero w wysokości 24 milionów dolarów, Rostosław Solot, 19-letni zastępca wydziału regionalnego, kramatorska i syn ukraińskich polityków Natalii Karolewskiej i Jurida Sołoda, poinformował o zasobach 185 tysięcy XMR o wartości 24,5 miliona dolarów w momencie publikacji. Więc widzimy, że no, nawet tutaj politycy, niektórzy albo związani z ukraińską strefą polityczną mają w posiadaniu Monero. Skąd to wiemy, bo w marcu 2020 roku Ukraińska Narodowa Agencja do Spraw Zapobiegania Korupcji wydała zestaw wytycznych dla urzędników dotyczących zgłaszania posiadanych kryptowalut? I dlatego dowiadujemy się, że we swojej deklaracji opublikowanej 2 grudnia, Solot stał się właścicielem fortuny Monero w marcu 2015 roku, kiedy miał 14 lat. Wtedy za tą cenę Monero wynosiło 50 centów, co oznacza, że cena rynkowa tego przyjęcia wynosiła około 90 tysięcy dolarów, a według deklaracji przejęcie to kosztowało rodzinę Solot 1,6 miliona hrywien, czyli około 65 tysięcy dolarów. Nadal trzyma i widzimy, że ma się z tym dobrze, bo dzisiaj jest już warte to 24 miliony dolarów. Kolejny bank Standard Chartered w 2021 roku uruchomi przechowywanie kryptowalut na poziomie instytucjonalnym. Standard Chartered, jeden z największych banków w Wielkiej Brytanii, oficjalnie ogłosił plany zapewnienia instytucjonalnej opieki nad głównymi kryptowalutami, takimi jak Bitcoin. Zgodnie z ogłoszeniem z 9 grudnia innowacyjne ramy Standard Chartered Ventures nawiązały współpracę z amerykańską firmą zarządzającą inwestycjami Northern, Trust, aby uruchomić powiernika kryptowalut dla inwestorów instytucjonalnych. Platforma ta. O nazwie Zodia podlega rejestracji w brytyjskim Financial Conduct Authority i ma rozpocząć działalność w Londynie w 2021 roku. Platforma jest obecnie w trakcie rejestracji w FCA zgodnie z brytyjskimi przepisami. Wiadomo, oni wychodzą teraz z Unii Europejskiej, trzeba się tam podporządkować. Platforma tego banku Zodia będzie początkowo obsługiwać Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin i Bitcoin Cash, ponieważ stanowią one około 80% wszystkich aktywów w kryptowalutach. Także na pewno to jest pozytywna wiadomość. Dla świata kryptowalut. CoinDesk daje nam informację o tym, że jeden z najstarszych banków na świecie emituje stablecoin w euro na platformie Stellar. Wow. Stablecoin w euro jest emitowany przez jeden z najstarszych banków jak on tutaj się nazywa Bankhouse Wonder BVDH, założony w 1754 roku. Współpracuje z dostawcą technologii tokenizacji i przechowywania aktywów cyfrowych Bitbond, w celu pierwszej bezpośredniej emisji stablecoina przez instytucję bankową na Stellarze. BVDH siedzibą w Monachium cieszyło się dość tradycyjnym biznesem butikowym w obszarach takich jak sekurytazacja czy administracja funduszami oraz fuzji i przyjęcia jednak kilka lat temu, jak twierdzi Lukas Weininger z BVDH firma bardzo skoncentrowała się na zasobach cyfrowych jak powiedział Weininger, główną wadą stablecoinów znajdujących się obecnie w obiegu jest ogólny brak w pełni licencjonowanego banku a stablecoin to bardzo wrażliwy produkt i pod koniec dnia wymaga dużego zaufania ze strony użytkowników powiedział Coindesk, jeśli więc spojrzymy na inne na przykład, Tether pojawia się pewien problem z zaufaniem. Jest to związane z faktem, że Tether tak naprawdę nie publikuje swoich raportów z audytu i tym podobnym. Dlatego tutaj Stellar jest wybierany przez ten bank i pewnie tutaj. W obszarach regulacji będą sobie radzić lepiej niż tedy, dlatego wchodzą w ten rynek. Długoterminowi posiadacze bitcoinów sprzedają swoje monety, informuje nas Decrypt. Wiele wcześniej nieaktywnych bitcoinów jest teraz w ruchu, co wskazuje, że długoterminowi posiadacze właśnie zaczynają je sprzedawać. Według danych Glassnode, bitcoin, który wcześniej był trzymany przez dłuższy czas teraz się porusza. Wskaźnik zniszczone dni monet bitcoinowych śledzi ilość wcześniej nieaktywnych bitcoinów, które zostały przeniesione. Może to wskazywać na malejący optymizm co do bitcoina, ale nie wszyscy analitycy się z tym oczywiście zgadzają. To zjawisko może być przyczyną spadku ceny bitcoina i niemożności ostatecznego przełamania przedziału 20 tysięcy dolarów. Nic dziwnego, że długoterminowe udziały zostały sprzedane zaledwie kilka tygodni po tym, jak cena bitcoina przebiła nowy rekord wszech czasów, czyli widzimy te 19% 419600, wtedy zaczęły uruchamiać się te stare transakcje albo bitcoiny, które nie były ruszane od, od dawien dawna, chociaż nie wszyscy się z tym zgadzają. Na przykład niektórzy mówią, że to nie jest powód do niepokoju dla inwestorów bitcoin lub byków, ponieważ cena bitcoina po prawie trzech latach ustanowiła nowy rekord wszechczasów i naturalne jest to, że hodlerowie rozważają inwestowanie, sprzedaż, a nawet reinwestycje swojego bitcoina. Jednak dla niektórych analityków nie ma powodu do niepokoju w porównaniu z danymi ze stycznia 2018 roku, kiedy bitcoin był świadkiem poważnego załamania w porównaniu z poprzednią Najwyższą ceną w historii liczba dni zniszczonych na monety były znacznie wyższa. Czyli mamy tutaj ten wykres zniszczonych bitcoinów, jak oni tutaj to nazywają, 7 średnia, jesteśmy na bardzo wysokiej, ale jeżeli przesunąćby ten wykres do powiedzmy 2018 stycznia, wtedy była dużo wyższa w tamtym okresie, nawet osiągała 85 milionów. W tym momencie mamy 20 milionów, także bardzo możliwe, że to są tylko krótkoterminowi gracze, którzy chcą pewnych zysków przy tych cenach. OKCoin okay powiedział, że będzie pierwszą giełdą kryptograficzną w USA, która będzie zawierać token Blockstack i właśnie oczekuje się, że będzie dostępny na OKCoin, okay giełdzie o dziennym obrocie około 30 milionów dolarów już 14 stycznia 2021 roku po zakończeniu uruchomienia Stacks Blockchain. 2.0 ogłosiła firma. Po tym jak nasz zespół do spraw zgodności dokładnie przeanalizował oświadczenie Blockstack o decentralizacji i mechanizmie POX doszliśmy do wniosku, że pomyślnie przeszedł token zabezpieczającego na użytkowy. A zatem OKCoin OK może być pierwszy udostępnić STX użytkownikom z USA według dyrektora do spraw zgodności, czyli dlatego tutaj wychodzą z tą nowinką i będzie listowany na właśnie OKCoinie OK w Stanach Zjednoczonych. Bing Crypto dodaje nam informację, że Umowa wpłaty na Ethereum 2.0, czyli ten, to konto depozytowe, otrzymuje około 40 tysięcy Ethereum dziennie, czyli to jest, no, świadczy o tym, że jest bardzo duże zainteresowanie na stakingu na Ethereum 2.0. Sieć Ethereum 2.0 Beacon Chain została uruchomiona w zeszłym tygodniu, o tym już wiemy. Jeden z kluczowych elementów tego postępu musimy tutaj oczywiście dać na staking 32. Ethereum. Depozyty Ethereum wciąż napływają. Obecnie saldo Ethereum w umowie depozytowej zbliża się do 1,3 miliona Ethereum, przy czym do kontraktów płacanych jest prawie 40 tysięcy Ethereum dziennie. Już po 8 dniach od pierwszego uruchomienia umowa depozytowa Ethereum 2.0 otrzymuje już więcej Ethereum niż jest to dozwolone. Przy alokacji do nowych węzłów dziennie obecnie istnieje restrykcyjny limit liczby walidatorów, które można dodawać każdego dnia, przy czym liczba wynosi 900 walidatorów, z których każdy może mieć po 32 Ethereum. Ten sztywny limit Oznacza, że tylko 28 800 nowych zdeponowanych Ethereum może zostać przeznaczonych na utworzenie nowych węzłów. Wszystkie inne depozyty internetowe muszą czekać w kolejce, aż zostanie przydzielony nowy, dzienny limit. Skoro mamy takie zapotrzebowanie na Ethereum, Grayscale dokupuje kolejne 100 000 Ethereum. Także tutaj też idą zaparte w inwestycji nie tylko w Bitcoina, ale w Ethereum. NewsBTC z kolei informuje nas o tym, że IRS w Stanach Zjednoczonych zaczyna od. Ripple Spark Tokena jako airdropa, dlaczego? Bo w związku z tym, które rejestrują się osoby ze Stanów Zjednoczonych i otrzymują tokeny Spark, muszą względzić to jako zwykły dochód przy rozliczaniu podatków w USA. Jeśli potrzebują pomocy, podatnicy powinni skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą. Mimo, że w przeszłości mieliśmy bardzo dużo airdropów do tej pory, nie istniały szczegółowe wytyczne podatkowe dotyczące rzutów, czyli bardziej airdropów, jak oni tutaj o tym mówią. I zaczynają teraz od... Tokena Spark, także jeżeli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, możemy mieć problem z ARS-em oczywiście. Rozpoczyna się proces reklamacji wierzycieli zlikwidowanej giełdy kryptowalut Kryptopia. Likwidator nieistniejący już giełdy kryptowalut Kryptopia uruchomił proces roszczeń do celu spłaty wierzycieli po włamaniu w 2019 roku. Więc jeżeli mieliśmy konto na Kryptopia, a wiem, że niektóre takie osoby były, tylko zweryfikowani posiadacze rachunku mogą zarejestrować się w procesie reklamacyjnym. Także jeżeli nie byliśmy zweryfikowani, bo nie mieliśmy KYC do tamtej pory, dzisiaj nie mamy szansy raczej odzyskać naszych pieniędzy z kryptopii, ale jeżeli mieliśmy takie konto zarejestrowane y, czy zweryfikowane, jest taka szansa. Popularna aplikacja do handlu społecznościowego i strona internetowa eToro stała się najnowszą firmą fintech, która na początku tego tygodnia uzyskała klasyfikację jednorożca, poinformowała lokalna publikacja Kalkalist. Firma jest obecnie wyceniana na ponad 2,5 miliarda dolarów. Dla tych, co nie wiedzą, Etoro to izraelska firma zajmująca się handlem społecznościowym i obsługą wielu aktywów, która koncentruje się na świadczeniu usług finansowych i usług związanych z kopiowaniem. Posiada siedziby na Cyprze, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii. Firma stwierdziła w oświadczeniu, że Etoro obnotował znaczny wzrost w ciągu ostatniego roku i spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony globalnych inwestorów. Etoro zatrudnia obecnie ponad 1000 osób w 10 biurach na całym świecie, w tym 600 w Izraelu. Tylko od początku tego roku zatrudniło około 300 osób. Z czego połowa pochodzi z samego kraju śródziemnomorskiego. Nie tylko Eteoro cieszy się popularnością. Jeżeli chodzi o firmę o nazwie TransferWise, zatrudni 750 osób w 6 miesięcy. Także brytyjska firma płatnicza planuje w nowym roku szał rekrutacyjny poprzez utworzenie 750 nowych miejsc pracy na całym świecie, w tym 175 w swojej londyńskiej siedzibie. Po obsadzeniu nowo utworzonych ról, liczba pracowników w firmie będzie wynosiła nieco poniżej 3000 w 14 biurach. Także zobaczcie, ETHOR ma 1000, a ta firma TransferWise. Prawie 3000, także też jest duża różnica z osobami, które współpracują z tą firmą, ale na pewno te dwie, Ietoro i Transferwise mają się bardzo dobrze mimo pandemii, mimo tego, co się dzieje w świecie krypto, czyli tych wzrostów, więc oby im szło jak najlepiej. Jeżeli myślimy, jakie firmy mogą przeprowadzić swoje IPO albo wyjść na giełdę, jedną z nich jest Robin Hood, który właśnie zatrudnia Goldman Sachs, aby poprowadził go do... Początkowej oferty akcji, która może nastąpić w 2021 roku, 20 miliardów dolarów około będzie wynosić gdzieś mniej więcej wartość tej firmy. Firma została wyceniona w ostatniej rundzie finansowania we wrześniu na 11,7. Czyli widzimy, jaki wzrost mamy wartości firmy Robinhood tylko w ten czas od ostatniej wyceny. Coinbase UK ujawnia spadek zysków o 22% w 2019 roku. Brytyjskie ramię amerykańskiej giełdy kryptowalut Coinbase odnotowało gwałtowny spadek. W wyniku czego zyski samej tej giełdy spadły o no, ćwiartkę, można powiedzieć, do lat poprzednich. Jeszcze mamy informacje o Bitcoinie i cenie. W tym spadku do 17,600, co przewiduje rozpoczęcie korekty. No, niektórzy mówią, że tak, niektórzy nie do końca. Michael van den Pop, analityk kryptowalut z Holandii, uważa, że jest to początek długo oczekiwanej korekty dla Bitcoina po ostatnim rekordowym poziomie 19 933 dolary osiągniętym 30 listopada. W swojej ostatniej analizie ekspert mówi, że wykres pokazuje niedźwiedzią rozbieżność potwierdzoną, a wolumeny również spadają. No, mieliśmy, mówiliśmy o tym, że RSI było niedźwiedzie w stosunku do ceny. Cena wzrastała, RSI spadał. W ostatniej analizie o kryptokryju, także dzisiaj na pewno się pojawi i po godzinie 20, 21, 22, powinniśmy wiedzieć też od strony Kryptokryu University, jak sobie radzą. Kolejny bank ostrzy sobie zęb na kryptowaluty. Czyli Crypto Custody. ING Bank otwiera na ten temat rozwiązanie przechowywania kryptowalut gdzie? W Singapurze. Także tutaj będzie otwierał się na kryptowaluty. Ethereum World News mówi o tym, że Bitcoin sprzedawany przez handlowców detalicznych najprawdopodobniej zostanie zgarnięty przez inwestorów instytucjonalnych, czyli ci, którzy wchodzą w ten rynek. Dlatego. Widzimy, że niekoniecznie jest to dobra rzecz, żeby sprzedawać na tych korektach, mówi Ethereum World News. Zobacz, jak traderzy, shitcoinery i słabe ręce przenoszą swoje bitcoiny do silnych rąk, takich jak Grayscale, PayPal, Square, MicroStrategy. Te BTC znikną z rynku i trafią do głębokich właśnie zakamarków tych różnych przechowalni, a bardziej sejfów instytucjonalnych i pozostaną tam przez lata. FTX dodaje też na swoją giełdę Airbnb, przed pierwszą ofertą publiczną firmy, już to nawet tutaj jest możliwe. Jest to zgodne z ostatnimi dodaniami Tesli, Amazona i Facebooka. FTX umieszcza Airbnb na liście, dodając do listy, która obejmuje również Tesla i Amazon. Ponieważ Airbnb jeszcze nie uruchomił oferty publicznej, oferty mają formę kontraktu pochodnego o nazwie Airbnb. Także tutaj, zanim jeszcze wyszli na ofertę publiczną, można to zrobić i można inwestować w ich akcje na FTX. Rosyjska grupa lobbystów kryptowalut apeluje do Ministerstwa Finansów o złagodzenie przepisów. Główni zwolennicy kryptowalut w Rosji sprzeciwiają się rygorystycznemu podejściu rządu do regulacji branży kryptowalut. Komitet ds. Technologii Blockchain i Kryptoekonomii, którego szeregi obejmują kadry kierowniczą z głównych giełd kryptowalut Binance i Okex. Wezwał państwo do złagodzenia przepisów, które mogą potencjalnie zaszkodzić branży kryptograficznej. Lobbyści ci zaproponowali szereg środków, takich jak uchylenie odpowiedzialności karnej za błędy w raportowaniu podatków kryptograficznych i zmniejszenie grzywien administracyjnych za naruszanie związane z transakcjami kryptowalutowymi. Grupa zwróciła się również do rządu, aby nie udzielił federalnej służby podatkowej uprawnień do ustalania cen rynkowych kryptowalut dla późniejszego opodatkowania, ponieważ uprawnienie to mogłoby zostać nadużyte. Zdaniem członków komitetu przyjęcie rosyjskich przepisów dotyczących kryptowalutu w ich obecnym stanie mogłyby doprowadzić do fali odpływu kapitału z kraju do jurysdykcji o korzystniejszych regulacjach. Także tutaj będziemy musieli czekać na oficjalną y, odpowiedź oficjalną odpowiedź rządu Rosji na właśnie tą grupę lobbystów. Ok, w takim razie mamy to. Dzisiaj bardzo szybko. Nie wiem, czy zauważyliście różnicę, ale akurat Fenix się dzisiaj spieszył, więc macie to w telegraficznym skrócie. Ja życzę Wam wspaniałego dnia. Widzimy się po godzinie 22 pewnie z CryptoCrew University czasu polskiego, pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.